7 maja wspominamy świętą Różę Venerini, dziewicę i zakonnicę. Róża urodziła się 9 lutego 1656 roku w Viterbo we Włoszech. Miała jeszcze troje rodzeństwa. Pochodziła z zamożnej rodziny, jej ojciec był lekarzem. W rodzinie otrzymała też staranne wychowanie chrześcijańskie. W 7 roku życia Róża rozpoznała swoje powołanie do życia zakonnego. Od dziecka wiele się modliła. W wieku 20 lat wstąpiła do zakonu sióstr dominikanek w swoim mieście, będąc przekonaną, że spełnia swoje długotrwałe pragnienie i że taka jest wola Boża wobec niej. Niestety, kilka miesięcy później zmarł jej ojciec i Róża została zmuszona wrócić do rodzinnego domu, by zaopiekować się chorą matką. Po jej śmierci nie wróciła już do klasztoru, ale zaczęła w swoim domu gromadzić matki ze swoimi dziećmi na modlitwę różańcową. Poznała wtedy problemy, z jakimi się borykają. Postanowiła pomóc w chrześcijańskim wychowaniu dziewcząt z ubogich rodzin. Miała zaledwie 29 lat, gdy wraz z dwoma towarzyszkami, za zgodą miejscowego biskupa, otworzyła pierwszą we Włoszech powszechną szkołę dla dziewcząt, aby zapewnić im pełne wychowanie chrześcijańskie i przygotować je do zadań w społeczeństwie. Były to początki instytutu, który z czasem przybrał nazwę Zgromadzenia Pobożnych Nauczycielek Róży Venerini. Przez wielu była ona niezrozumiana, jednak mimo oporów i przeszkód kontynuowała rozpoczęte dzieło, które przynosiło dobre owoce. Róża zakładała coraz więcej szkół i kształciła przyszłe nauczycielki. Po 28 latach założyła pierwszą szkołę w stolicy. Papież Klemens XI osobiście zwizytował tę placówkę i podziękował Róży za to, że przyczyniła się do uświęcenia Rzymu. W ciągu swojego życia Róża założyła ponad 40 szkół. Opiekowała się dziećmi, młodzieżą, chorymi i całymi rodzinami. Zawsze chciała służyć Panu Jezusowi i troszczyć się o zbawienie ludzi. Była przekonana, że edukacja moralna i zawodowa kobiet przyczyni się do odnowy moralnej społeczeństwa. Róża Venerini zmarła 7 maja 1728 roku w Rzymie. Jej beatyfikacja odbyła się 4 maja 1952 roku, a jej kanonizacji dokonał 15 października 2006 roku papież Benedykt XVI. Módlmy się. Panie nasz Boże, święta dziewica Róża, wiernie Ciebie miłowała. Niech zapali nasze serca ogniem Bożej miłości, który przekazała swoim towarzyszkom ku chwale Twojego Kościoła. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.